Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie. Witam serdecznie. Drogie chłopy. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć Stanisław, cześć Farmer, cześć Kwiato, życie w terenie. Witam Bivox, Danio Game. Cześć chłopaki, fajnie was gościć. W piąteczek jest idealnie, jest piątek. Co może być nie idealnie? To, że... Jeszcze nie jest piątek wieczór. To, że jeszcze nie jest piątek wieczór. Katarzyn Furlaw, cześć. Słuchajcie, ja dosłownie na chwilę. Ja dosłownie na chwilę, bo na dziesiątą idę do roboty. Dzisiaj idę wcześniej, więc no nawet na godzinę nie jestem. Jestem na parę minut. Przyszedłem tak pogadać, napić się kawki. Może ze 2-3 kilometry. Uda mi się pojechać, fajnie by było coś tam sobie przejechać. Cześć Konradzie, cześć. To, aha, dostałeś pałę z Polaka. Kurwa chłopie, no słuchaj, no uczeń bez pały jak żołnierz bez karabinu. I zawsze mi to powtarzano i powiem ci, że miałem dość dużą kolekcję tych karabinów. Wprawdzie miałem całą zbrojownię tych karabinów. Piąteczek od razu życie staje się lepsze, tak. W ciągu tygodnia te ściany są białe, nie? One są teraz różowe, bo jest piątek. Różowo. Róż, dajcie mi róż. O. Friday. Konrad już ma weekend. Konrad już ma weekend, wyjebane. Cześć Monday, cześć, na Twitchu dzisiaj, tak? A jak, to pilny uczeń był z ciebie? Panie, cześć Mirosław, cześć, cześć. Siemano Krzysztof. Witam was. No, na chwilę się zobaczymy, ale się zobaczymy. Palę sobie ciężarówkę, przejadę kawałek. Euro Truck Simulator 2. Aczkolwiek czekam też na klucz do Prison Simulator, do symulatora więźnia. Myślałem, że mi dzisiaj wyślą, ale nie dostałem. Tak to byśmy sobie w Prisona pograli. Nic, czekamy dalej. Jak tam ogólnie? Cześć Pablo, siemanko. 4 lekcje i do domu, czarny. O. Ta kurde. To jeszcze chwila. Ja zjadłem sobie teraz jajecznicę z 5 jajek. Oczywiście z kepuczem. Z kepuczem. Bez chlebka. Staram się pieczywa nie jeść. No już w ogóle pieczywa nie jem prawie. No. Widzę, że po moim poleceniu zainteresowałeś się tą grą. Mhm. No tak. Jak najbardziej. Kwarantannę dostałeś? Kurwa chłopie, gdzie żeś był? Co żeś narobił? Co tym piździkiem tak gazujesz? Więcej hałasu robi niż to jedzie. Ja na 14 na rozmowę kwalifikacyjną, może w końcu znajdzie się robota, bo te twoje morale trochę spadły bez pracy. Czarne raki, ale smakołyki. Ej, hej, Milsonek. Do jakiej pracy idziesz na rozmowę? Cześć Celinka, siemanko. Siemaneczko. A właśnie, cześć Biały, hej, idę po kawę, bo... Zalałem, ach. Ja
Obzalał i zostawił. I potem tak jest, że wystygniętą kawę piję. Jak piję ciepłą kawę, to jest święto. To znaczy, że mam wtedy live'a. Tylko na live'ie piję ciepłą kawę, jak sobie zaleję w czasie live'a. Nie no, jeszcze ty będziesz tak do mnie mówił? Trzeba było nie mówić. Cześć Egon, siemano. Witam panie Tracek. Na chwilę wpadłem zajrzeć, jak tam żyjecie. Ja też jestem na chwilkę. Bo ja na 10 idę dzisiaj. Ale za to do 18. Do 18, także piątek wieczór przynajmniej wolny będzie. Ale niestety wieczorem mi się nie uda odpalić raczej. To chociaż teraz chwilę pogadamy. Cześć Borsusiusiuniu. Cześć Borsuk. Siemka. A ten promos się długo odpala, ja pierdzielę. Teraz chyba będą lagi, uwaga. Szykujcie się na ripa live'a. Będzie rip, bo Gitty minimalizuje grę. Uwaga, uwaga. Nie zacięło się. Czyli, no tak. Jak jestem w głównym menu, to nie zacina. Jak ja jestem w gameplayu, to tak. Aczkolwiek troszkę myszkę zlagowało. Ja będę dawał znać na Discordzie, panie Konradzie, bo ja sam nie wiem, kiedy my w Pasmofobie będziemy grali. Będę się odzywał, bo tam jeszcze Sabina i Invicta będą z nami grali, więc muszę podpasować się pod 3 osoby, żeby pasowało. Ale spokojnie, znajdziemy dobry termin. To i to chcę wyciszyć, jak mówię. Pam. Taram tam tam. To ty się kontaktowałeś z twórcami Prison Simulator? Znaczy się złożyłem prośbę o klucz na tej stronie, tam dla twórców. Podpinasz do swojego konta kanał, oni mają wgląd do twojego kanału. Wiesz, ja złożyłem prośbę o wysłanie kluczu i czekam teraz na ich decyzję. To może być tak, że wyślą dzisiaj, albo może być tak, że wyślą za tydzień, albo za dwa, albo po paru miesiącach. Cześć Pietro. Czy jest jakaś strona z poradnikiem, jak ustawić Tobi? Chyba, że jakiś filmik jest na YouTubie, jak ktoś pokazuje ustawienia. Cześć Deni, hej. Lucy Zrost, pozdrow z produkcji. Byle do końca zmiany. Ej, hej. Dobra. Jedziemy w trasę. Cześć Wafelku. Ile kilometrów? Na pół godziny. Chyba gdzieś po Polsce pojadę. Taki mały, taki duży. Panie Tracek. Są promocje na Steamie, jak ktoś jeszcze nie wie. Słuchajcie, są promocje na Eurotrucki, na dodatki. Także Krone DLC za 7 zł chyba można kupić, albo nawet mniej. Także bierzcie z tego wszyscy. Do 1 listopada. Wyprzedaże są. Jak krótka trasa, to tylko Polska. Z Gdańska. Przeniesie mnie z naczepą. Black Sea kupiona, promo zainstalowana. Siema Patryk. Hej, hej. Ten kaktus z tyłu, on świeci? Nie, właśnie nie. Ale fajnym by był neonem, jakby świecił, nie? Na Iberię wyprzedaż jest. Jest, kurde, panie. Iberia w promocji. Ile? 10%? Gdzie jest mój Adar? A tu jest, no. Gdańsk Królec, tak. Ale jeszcze właśnie panie Punisher na
na tym, na Poland Rebuilding. Tam to w ogóle się dzieje, nie? Powiem szczerze, że na czepo Madara szybciej się zapierdala, ale bez kitu. Ona, nie wiem, bardzo mi się z wyglądu podoba, ale jak Adar, to tylko biała ciężarówka. Najbardziej pasuje ten zestaw. Darzym, kurde, zajechał. Do której, o której do pracy masz? Cześć, panie Funker, na 10:00 mam, na 10:00, czyli za godzinę. Także jestem tylko na chwilkę. Kawę się napić i tak z wami pogadać, dotrzymać wam towarzystwo. Nawigacja wznawiona. Czy widziałeś nasze zacne zdjęcie na DC? Widziałem. I zajadę. Kurde, Skaniuszko, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba stracić, ten tylko się dowie. Nie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Za 100 metrów skręć w prawo. Czerwona też by była spoko, Celtis usiunił. Spoko, fajny zestaw za darem wczoraj złożył. Sokow, fajny zestaw za darem wczoraj złożył. Czarna czepa z czerwonymi napisami i czarny ciągnik. No, w sumie też to ma sens. Też to ma rację bytu. Mhm. A mnie chłop przeciął. Miał mnie po prawej stronie, jak skręcał w lewo. Powinien mnie puścić. 100 metrów, skręć w lewo. DC grupa wstawiona. Znaczy się nie Egon. Nie wstawiałem nigdzie, że mam live'a. Na pół godziny to tak, wiesz. Skręć w prawo. Nie będę budzić ludzi. Co do tego moda Adaru, pobrałem tą modyfikację i ci nie działa. A masz Kron DLC, Zbyszku? I przede wszystkim tylko na firance. Jak na chłodni ci nie będzie działać. Ta naczepa. Na chłodni nie będzie śmigać. Ja się pytam, czemu nie ma malowania Retro Wave do ETS-a? No właśnie, dlaczego nie ma malowania Retro Wave do ETS-a, tylko do Amerykana? Skręć w prawo. Czy SS-i takim trikiem chcą przyciągnąć większą uwagę do ATS-a, bo dobrze wiedzą, że Eurotrack cieszy się większą popularnością? Nie wiem. Jutro mnie też nie będzie, bo wyjazd o 5 do Łodzi. A gdzie ty tam, czarny, lecisz? Jesteś na miejscu. Czy miałem może lalkę na sprawdzianie? Tak. Czytałem streszczenie. Tam było chyba o tej kobiecie lekkich obyczajów, nie? W lalce. Jak do Łodzi, to pewnie popływać. Dobre, Borsuk, dobre. Ty to jesteś. No. Ja teraz na mieście, ale siedzę w aucie, bo nie lubię w maseczkach chodzić. Panie Funker, jak tam w ogóle zamówienie z komputerem? Zdecydowałeś się na coś? Dzień dobry, Wojtas. Witam. Na wystygniętej kawusi. Rynek ładunków. Jak się tam dzisiaj masz? Jak samopoczucie przy piątku? Grudziąc. Do grudziąca mamy młode sadzonki. Ale coś dłuższego. Do Warszawy mamy rolki trawy. Okej. Kłajpeda. Kofno. Dobra, pojedziemy sobie do stolicy. Z rolkami trawy. Aczkolwiek nie wiem, czy na Gorzów, nie. A nie, na Gorzów sobie pojedźmy. Zawsze tutaj w stronę centrum Polski jeżdżę. Dzisiaj sobie na Gorzów z kwasem borowym polecimy. Znalazłem, ale muszę trochę kasy odłożyć. Aha. No i na jaki to jest w zasadzie? To jest jakiś gotowiec? Nawigacja wznawiona. Ten śmiech zaraża optymizmem.
Panie Tracek, trzeba zarażać dzisiaj śmiechem. Jest piątek. Piąteczek. Piątunio. Friday. Mieszkasz w Gorzowie? To jedziemy, Alanie. Wyciągaj karpatkę z lodówki, stawiaj na herbatę, gotowiec i piątką generacji 11 3060 RTX i 16 GB RAM. Dobra. A jak to cenowo wygląda? Skręć w prawo. Taki gotowiec z 3060. Trzymaj się lewej strony jezdni. Następnie skręć w lewo. Czy podlinkuję moda do naczepki? Crister Pack napisz na warsztacie Steam. Nie mam pod ręką, może moderator któryś ci podlinkuje, wiesz? 5200. No to zbieraj i będzie grane. Dobra karta, tylko że właśnie drogo, nie? 5200 zł na Allegro, a na X.com 6000. Tylko zobacz, jaki tam jest zasilacz czy coś, bo w tych gotowcach to czasami tańszych zamienników szukają. Wiesz, że niby jest karta 3060 albo coś, ale za to masz jakiś zasilacz z nie wiadomo z jakiej firmy, niepewny. Ja swój za 2 lata temu dałem 5000. 5200 to całkiem cena. Znaczy się, powiem ci tak, Borsuk, no jak na ten moment, na ceny tych kart, to nie ma tragedii, nie? Przepłaca chłop. Nie ma co się oszukiwać. Ale no jak się chce mieć teraz komputer, no to trzeba przepłacić niestety. Siema Janek, cześć Starziłek, siemanko. Jadą chłopcy, Adarowcy. Tyrerede. Gotowce na Allegro są tragiczne. Mi się wydaje, że większym zaufaniem darzę X.com, jeżeli chodzi o gotowce. Oni mają chyba tam bardziej optymalne zestawy. Dzięki Egon. Egon podlinkował link, podlinkował moda do tej naczepy. Także no polecam sobie kupić Kronę DLC, która jest teraz w promocji na Steamie, ponieważ ten mod Adar wymaga Krona. Dlatego chyba wolę dozbierać 6K kupić X.com. Jeżeli mogę ci doradzić i chcesz już gotowca kupić, to kup z X.com. Chłop co zrobił? Nie wiem czemu, odpiąłem naczepę, nie? Zamiast się załadować. No witam Boleron, siemanko. Szukam dobrej płyty głównej z modułem PM2. Gotowce są nieopłacane, lepiej samemu złożyć, bo w tych gotowcach są zasilacze do bani. No, ale złóż komputer w tych czasach, nie? Na budowie. Panie majster, łopata mi się połamała. To oprzyj się o betoniarkę. Tylko trzeba dobry ten gotowiec kupić, wiedzieć skąd. Która jest godzina w grze? 18? Witam Kubalonka. Kacper, siemano. Chyba TPM 2.0. Nawigacja wznowiona. X
X-com daje porządne części. No właśnie, dlatego jak już gotowca, to z X-coma. Oni się tam znają. Pójdziesz do Media Expert, zapłacisz 5000 za komputer z kartą 1660 Ti. Komputer gamingowy. Intel Core i10 za jedyne 4500. Czyścimy magazyny. Oni czyszczą magazyny co tydzień. Już widziałem billboard z napisem Black Week. Ja pierdzielę, już się zaczyna gówno burza. Black Week, Black Monday. Teraz będą zawyżać ceny, żeby je obniżyć na czarny piątek. Trzymaj się lewej strony, jest mi. No już, o już 12 generacja. O Janusz, siema, witam panie Januszu. Dzień dobry, z rana. Skręć w lewo. Pozdrowienia z Gdańska. Staron. Stadion Gdański przed nami. Jak tam panie Januszu? Będzie coś grane dzisiaj pewnie, nie? Jechane. Ja tam oglądam. Zawsze na podcaście, w słuchawce. Pan Janusz leci. Morele robią podobno dobre składaki. Można sobie też wybrać co się chce. No Morele i X-com, nie? Trzeba uważać w tych gotowcach właśnie na te zasilacze przede wszystkim. Ale te ceny na same karty to są porąbane. Ostatnio się ludzie jarali na peperku, że RTX 3060 za 3800, a ta karta ma ceny sugerowane do 2500. Kiedy to minie, Patryk? U mnie w mieście ktoś robił biznes na OLX i sprzedaje turbo hyper gotowce gamingowe. Napakowane LEDami i podzespołami sprzed 6 lat, po 2-3 tysiące. No wiesz, no przyjdzie taka Grażyna, co się nie zna, będzie chciała kupić synowi komputer pod choinkę, to kupi. Za 100 metrów, skręć w prawo. Cześć Misiu, cześć Mabaksu, dzień dobry wszystkim. Miło mi, że wpadliście na kawę. Dzisiaj wyjątkowo wcześniej, dzisiaj tak do 35 minut trwa transmisja, bo na 10 lecę do pracy. Ale kurde, no, taką ochotę dzisiaj na Eurotrucka mam, że no, trzeba usiąść na chwilę, pojechać. Piękna jesień na promocie. Polska złota jesień. Co tam panie Misiu? Niedługo farming nowy wychodzi, co? 22. Trzeba urlop szykować. Jesteś, byłeś kupić bilet parkingowy? Za 100 metrów skręć w lewo. U mnie się pod Lidlem wycwanili. Trzeba ten darmowy bilet pobierać. Jak nie będziesz mieć biletu, to 90 zł dostajesz mandatu. Bo chłopy przychodzą, parkują i sobie idą gdzieś, nie? I nawet mieszkańcy. Ja mam urlop do 16 listopada. Panie Murek. Dziękuję za followa. Pan Janusz w pracy czy w domu? Stardziłek na ryby jedzie. Ja taki to pożyję. Nawet mniej, bo 2,5K to chyba ta wersja Ti. Dlatego ja zabroniłem rodzicom kupować jakikolwiek elektronikę bez konsultacji z tobą, Borsuk. Dzień dobry wieczór. Cześć, jak Mateusz. Cześć. Dzisiaj cię krótko będę, Mateusz, męczyć. A kiedy tą paczuszkę byś wysłał, stary? Tomasz, cześć. Ale jak masz paragon z zakupów, to ci anulują mandat? Aha, dobrze wiedzieć, Tomaszu, dobrze wiedzieć. Domu, niedziela, dniówka. A, no to zaraz jakiś car mechanic, pewnie simulator będzie. Coś czuję. Biologię teraz masz? Pozdrawiam twoją panią z biologii. Kupiłeś Farming DVD czy na Steam? Na Steamie dostałem od Matiego. Jak tam Mabaksu? Kiedy kilometry jakieś będą jechane? Kierownica stygnie. Chyba czwartek wyślę, spoko. Ja sobie tego SKRS-a założę. Ale dobrze, że poniedziałek wolny, nie? Ale dobrze. I potem tydzień.
Potem od wtorku do piątku, potem weekend i potem tylko poniedziałek, wtorek, środa i czwartek jest 11 listopad, jest wolny i piątek jest wolny. Urlop już klepnięty. Także kolejny długi weekendzik. Wtedy może sobie... Znaczy się wtedy 11 listopada wychodzi trylogia GTA. Będziemy Vice City ogrywać. Niedziela tak nudna, to można iść do pracy. Słuchaj, no teraz jak niedziela teraz będzie fajna, bo masz tą świadomość, że poniedziałek masz wolny. Celtins. Na Steamie jest Farming 22, no. Lecę mieszkanie odkurzać. Dobrego dnia, Gitti. Bywajcie trackersi szerokiej drogi. Trzymaj się, panie Tracek. Do zobaczenia. W ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, że Farming 22 wychodzi 22 listopada. Przypadek? Nie sądzę. No jak widzisz, jak w każdym przypadku. A i za tydzień Forza. Za tydzień w piątek. Forza Horizon 5. Trzymaj się prawej strony jezdni. Zapomniałem. Chciałem kupić trylogię GTA, ale chyba ich porąbało z tą ceną. No, płacisz jak za nową grę, nie? Skręć w prawo na rozwidleniu. Ale ja kupuję. Ja nie grałem, nie przechodziłem całych gier, także sobie przejdę. Tym bardziej, że jest po polsku, znaczy z polskimi napisami, także dla mnie to jest plus. Ciekawe, jak będzie z premierą w ogóle Farminga, czy będzie o północy, z niedzieli na poniedziałek, czy w poniedziałek o 19. A, no i z Forza Horizon jak będzie na Steamie? To też jest pytanie. Ale spoko, to w piątek na rano idę, to i tak dopiero wieczorem przysiądę. Siema, Fedro. Plotki są takie, że ponoć ma być dubbing. Dubbing w GTA? Nie. Nie, napisy raczej tylko. Jutro będzie jechane, w niedziela w lesie polowane. A no tak, coś narosło trzeba mabaksu upolować, nie? Jakąś dziczyznę. Skręć w prawo. Farming 22 na Steam będzie dostępny o północy, z niedzieli na poniedziałek. O kurde. O kurde. No ja Vice City San Andreas po jakieś 3 razy przeszedłem. Aha, no to chyba, że tak. Bo ja grałem tylko tak, żeby wiesz, pojeździć, porozwalać się po mieście. Od północy wszędzie farmik będzie dostępny. No to zobaczymy. No to jeszcze jest za daleko, żeby myśleć, czy ja od północy będę grać, czy nie. No ale spoko. Nie trzeba przynajmniej do 19 czekać. Ciekawe, czy MTA będzie na tą nową wersję. Kto wie? Będę szukał 21 parkingu przy stacji, aby Wi-Fi mieć i spróbujesz pobrać. Tam widziałem Celtins, że Duszek nowy shifter kupił od Hinola. Dalej prosto. Ponoć ciężej chodzi. Serafin TV, dzień dobry.
Witam cię. A ktoś się orientuje, jak to będzie z wersją kolekcjonerską? Bo jak mi kurier przywiezie na przykład 23 listopada, to się zastrzelę. Bo klucz do gry w pudełku. Mi się wydaje, Serafin, że sklep, w którym zamawiałeś, wyślę dzień przed, żebyś miał w dniu premiery pudełko. W tym przypadku w poniedziałek do południa czy po południu, zależy jak tam kurierzy u ciebie jeżdżą. Przeważnie tak było z przedpremierówkami fizycznymi, że sklep wysyłał dzień przed, żeby w dzień premiery już było u ciebie. Tylko że tutaj w dzień przed jest w niedzielę, więc oni by musieli w piątek albo w sobotę wysłać. Zależy, gdzie zamawiałeś. W jakim sklepie zamawiałeś tę kolekcjonerkę? Cześć, Diablo. Witam cię. 200 zł za grę na Steam, to ich chyba porąbało? Chłopie, no to na jakim świecie żyjesz? Gdzie żeś ty był? Że się dziwisz, że takie ceny są? Witam, panie Smutas. Cześć. Ja paczkomat... Jak paczkomatem to było? Za 100 metrów. Skręć w lewo. Bo też Media Expert wiem, że robiło czasami taki myk, że gra przechodziła właśnie do paczkomatu, ale można było ją odebrać po północy, nie? Per TV Euro AGD zamówiłeś? Aha. No to by trzeba było zobaczyć w opis aukcji tam. A ty na ich skomie też płytkę kupowałeś, For Love? Jak oni mają tą gwarancję dostawy? Słuchaj, Serafin, no jeżeli nie dostaniesz, to kup na Steamie, a kluczyk z pudełka, jak już do ciebie dojdzie, dasz na giveawaya i tyle, i po problemie. Zagrasz jak dostaniesz. Ja tak miałem z kolekcjonerką Farminga 19 na Steam zakupionej kolekcjonerka. Za 100 metrów skręć w prawo. Siema, Discord Board Designer. Witam. Ja przy kupnie miałem, że 22 listopada będzie premiera, więc nie wiem jak to będzie. No chyba, że wiesz, że można by było ugadać, ale nie wiem czy tak się da, żeby klucz wysłali cyfrowo, a kolekcjonerkę już niech sobie potem, niech sobie kolekcjonerka przyjdzie kiedy ma przyjść. Witam cię, Matthew, siema. Babaksu, a ty zamawiasz kolekcjonerkę z tym kogutem? Województwo Wielkopolskie wita. Jak kupujesz u Dzianców, to masz dostęp od północy w dany dzień, a na Steam o 18 albo o 19 dają dostęp. Dzień dobry, Maxwell, dzień dobry. Może kawy? Co to za mapa? To jest mapa Promoc. I tu Polska wygląda jak Polska. Kurnia, to kiedy ta premiera jest w końcu? Nie wiadomo, czy pudełkowe wersje Farminga... Czekaj, bo się wrąpię. Nie działają tylko z płytą. A nie, tam masz klucz Steam. W pudełku. Kolekcjonerka powinna przyjść w poniedziałek rano. Oni już przed weekendem będą mieli wersje fizyczne. No właśnie. Wyślą w piątek albo w sobotę. I w poniedziałek przyjdą, tak jak kurier jeździ. No i tyle. A jeżeli chodzi o wersję Steamową, to
No to tak część osób pisze, że 18-19, nie? Jak to Steam, albo po północy. Gdzieś pewnie będzie informacja podana. Ja już zamówione, tylko czekać z kierownicą fajnie by było. Premiera 21 października u mnie od 20 była. A, to masz już kolekcjonerkę zamówioną, mapciu? Kurwa. Panie, jak wczoraj już bibliotekę uzupełniałem za TS-a, tylko dwa DLC nie masz? Masz Wyominga, Colorado? Witam ci, Kamilu. To spoko ma baksu. Gdzie zamówiłeś? Już jest potwierdzone, że na Steamie będzie minutę po północy. Z niedzieli na poniedziałek, okej. Media Expert. Kurde. Babaksu zamówił, Serafin zamówił. Ja też chcę. Czemu wy zamówiliście, a nie zamówiłem? Co wy sobie myślicie? Też chcę mieć koguta. Pocieszę cię, ja nie zamówiłem, Borsuk. No, Borsuk solidarnie ze mną, przynajmniej. Panie, kurde, jedź pan, ile to zielone było? 2 sekundy? Gazu nie zdążyłem wcisnąć. Się będzie zastanawiał. Ja zamawiałem już dawno i była za 350, teraz za Media Expert za 299 można dostać. No właśnie, jest... Już ta dwójeczka z przodu wygląda lepiej. Na czoło se przykleję, będę jeździł krzycząc Io, Io, Io. Dobra, to też zamawiam dzisiaj. To też zamawiam. Będziemy koguciki będziemy. Jeden klucz pójdzie na giveawaya. Ten z pudełka. Jak tam jest klucz Steam, to zrobimy giveawaya dla wspierających i będzie giciuś. Będzie elegancja, jak to było? Czekaj. Ty cycysz bizneszka, delikatesik, elegancja, Francja. Mua. Tam jest plakat chyba z mapą. Plakat da się w antyramę na ścianę. Pudełko damy z tyłu na półeczkę. Obok ATS-a kolekcjonerki. Tu damy koguta. Tu. Na live to jest fajna sprawa ten kogut, bo on jest synchronizowany z grą i w czasie rzeczywistym działa. No, czyli jak podepniesz pod USB-ka, to powinno już chyba automatycznie śmigać. Wykryje ci go jako kontroler. I już sobie te skrypty, to już sobie tam wszystko samo się ustawi, nie? Jak będziesz miał pełny kombajn, to zacznie ci napierdzielać kogucikiem. Kiedyś był podobny motyw w wersji kolekcjonerskiej Simsów. Ten diamencik zielony dostawałeś. Właśnie jak Sims miał zły humor, no to na czerwono ten diamencik świecił. Aktualnie fajnie się składa. 19 listopada inwentaryzacja i koniec produkcji. I Volkswageny stoją do końca roku. O, no to do końca roku na farmie mapciu będzie. Siebań uraz, siemano. Oto.
to kupię sobie kolekcjonerkę na urodziny. Bo jeszcze nic sobie nie kupiłem, bo nie wiedziałem w sumie co i na siłę nie chciałem mi to kupić. Freddy, dzięki za followka. Cześć, cześć. Pan Janusz też mówił, że chce nowy komputer kupić, tak? I to tam pan Janusz ma 1080 wsadzoną, nie? Drugi zjazd. Co już, Eurotrack nie wyrabia z farmingiem? Znaczy się spoko, trzeba się rozwijać, nie? Ja też na tamtym starym kompie mogłem grać, ale też wymieniłem. Skręć w lewo. Następnie jedź dalej prosto. Będzie dużo czasu na granie i picie manasów. Ja to do końca roku, jak Volkswagen stoi... No to kurde, to... Ponad miesiąc. Mówi, że chce nowy za jakieś 12k, ale czeka, aż stanieją te karty, no... Ciężko. Masz już czarny na Steamie farminga? Skręć w prawo. Znajomi mówią, że przecena na farminga będzie po kilku miesiącach. Mi się wydaje, że chociaż po roku lub po dwóch latach. To niech znajomi czekają, no. Na stronie Giants nie ma napisane, że wersja pudełkowa zawiera kod Steam. Jak nie, jak tak? No siemanko, panie Leo. Jak tam u ciebie, na którą do roboty? Na dziesiątą, także dojeżdżam sobie tylko do celu i uciekam. Do Gorzowa Wielkopolskiego. O, Jezus! Ja sobie poczekam i za dwa lata za darmo na Epiku będzie. Spoko. Zamówiłem w Empiku i czekam. Teraz od nas 30 osób do Mana leci od poniedziałku pod Kraków. Nie chcieli, bo ja woskowy, ale pitole te ich delegacje. Ja to byś musiał dojeżdżać. Ja cię oglądam na lekcji polskiego. A chłop tutaj jachtem zaparkował. Inspekcja transportu drogowego zatrzymała chłopa z jachtem. Panie, co pan wiezie? A nie widać? Ślepy pan jest? Jacht wiozę. Nad plaży jadę. Jesienią, bo mniej ludzi na plaży. Oj. Giti, pudełko z grom nie posiada wymaganego loga Steam, żeby był kod w środku. Słuchaj, no, jeżeli nie ma klucza Steam w środku, to na pewno tak i tak jest klucz, który tam aktywujesz na stronie Giantsów. Ale mi się wydaje, że klucz Steam jest w pudełku. Strzelce Krajeńskie. No kurde, ale fajna droga. Tylko tej kostki nie czuć na kierce. Tu pod Gorzowem zaraz. Taka miejscowość. Nie wszystkie gry. Nie wszystkie gry ETS pudełkowe aktywuje się na Steam, a farming nie. Miałeś cyrk z 19? Ma baksu, a ty kupowałeś kolekcjonerkę 19. Jaki ty tam klucz miałeś? Steamowy, nie? A nie, nie, bo ty pisałeś, że na Steamie kupiłeś, a kolekcjonerkę zamówiłeś osobno. Idziesz pan tym Iweko?
ty też tak masz, że jak są dziury lub coś, to byś dechował biurkiem, tak to WB mówi? Jakbym dał na full tą siłę, force feedbacka. Cofnij, bo nie pojedzie. Skręć w prawo. Dzień dobry, Connor. Robert Nogaczewski, co się stało? Akurat załączyłem i patrzę. A nic, nic szczególnego. Jaka tam stłuczka mała. Dzień jak co dzień. GT, mając farminga w wersji pudełkowej, zainstalujesz go tylko z płyty. Z 19 miałem kod do CD i nichuja nie miałem jak zainstalować bez napędu. No bez jaj. Na rondzie drugi zjazd. No ja też napędu nie mam. Zjedź z ronda. Ty pamiętasz o pracy? Matko jedyna. Budo jest przecież. Ja z buta idę. Jak coś, to ten. To co? To nic. Kuźwa. Jaką masz kierownicę? T300. Z nakładką Sparko. Panie, gdzie ten Gorzów? Gdzie ten cel? Dalej prosto. A tam bagiety stoją w krzakach. Myślę, że ich nie widać. Daleko masz do pracy? Z 5 km. Ile ci zajmuje dostanie się do pracy? A to tak... W sumie musiałbym wyjść teraz, nie? W tym momencie. Right now. Like this, like that. Aha, pisałem do supportu farminga, aby ewentualnie zablokowali ten kod, dali kod na Steamie też, nie? Z buta idziesz, co Fordem się wstydzisz? Fordem żona pojechała do pracy, wiesz? Tak to jest mieć jeden samochód na dwie osoby. A żona córkę wiezie rano, to wiesz, no to raczej niech one jadą autem, niż ja sobie autem jak pan. A one z buta. O co zamiast do pracy iść, to tirem jedzie? A raz, ogarniemy. Damy radę. Jakiego masz Forda? Ja mam MK2 Focusa w kombiaku w dieslu. Ała diesel. Dalej prosto. Lepiej być samym i będziesz miał auto. Dzięki za radę życiową, Mateusz. Do następnego. Na którą mam? Na 10. Za 100 metrów skręć w lewo. No, ale już jest cel tutaj. Skręć w lewo. Wjadę tędy? Czy jak to jest? Nie, muszę jechać tędy. Trzymaj się prawej strony jezdni. O, i tu w prawo.
otwarte, czekają na mnie. Jesteś na miejscu. Czy ja mogę się automatycznie rozładować? Dobrego dnia, dobrego dnia. Misiu. Może odpalę Steama później, dawno tego nie robiłem. Odpalaj, panie. Będzie co oglądać. Spóźnienie, ale no. Ale dojechali. Ale dojechali. Ale dojechali. No. Także dziękuję bardzo. Krótko, bo krótko. Znaczy się 50 minut, zawsze coś. Wypiliśmy sobie kawę, pogadaliśmy sobie o życiu, o poważnych tematach, o farmingu. Miłego dnia wam życzę. Ja uciekam. Dzięki, że znaleźliście chwilę, żeby wpaść tutaj do mnie. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Powodzenia w dzisiejszych obowiązkach. Trzymajcie się. Cześć.